I to jest ten moment, gdzie przechodzimy do dyskusji nad audytem i zadawania pytań panu audytorowi. Kto z państwa chciałby zabrać w tej kwestii głos? Takie pytanie. Nie usłyszałem. Przepraszam bardzo. Ej, tak, Marianna. Jestem radna gminy Rzeczyca. Tak. Mam takie pytanie, bo tak, za dużo łóżek jest, za mało wykonuje się zabiegów, a na dane badanie się czeka 1,5 miesiąca. Może mi no ja tak prostym językiem, no nie znam się na medycynie. Proszę państwa, to jest rzeczywiście problem. Wszyscy w tym momencie mówią, bo fundusz za mało zakontraktował. I jest to, ta wcześniej kasy chorych źle to wyceniły, źle to wszystko jak gdyby skalkulowane. Proszę państwa, to wszystko zależy od organizacji. Proszę mi wierzyć, naprawdę organizacja. I tak jak kiedyś swego czasu, to co podawałem na przykładzie pielęgniarek, była przynajmniej ocena pracy za pewne stany pacjenta. I były jak gdyby liczba etatów była potrzebna od stanów pacjenta. Był to chociaż jakiś współczynnik, chociaż ja sobie to korelowałem. Ale proszę państwa, dzisiaj to tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest monitorowanie czynności, które robię. Jest, proszę państwa, omyłkowo chyba, ponieważ jestem lekarzem, Izba Lekarska wydała, to nazywam omyłkowo chyba, nikt nie czytał, bo w Polsce bardzo mało osób czyta. W tym momencie przedmowę wszyscy się skupiają na obrazkach i na tabelkach. To jest tak zwane PDC. Nie wiem, czy państwo oglądali. To jest tłumaczenie z języka angielskiego czynności personelu medycznego. I tam po raz pierwszy, proszę państwa, są opisane czynności. Czyli jest przypisany czas, jaki powinien być dedykowany danym czynnościom. I Polonia amerykańska przekazała tutaj wiele lat temu właśnie ten podręcznik, który miał 2 czy 3 wydania, bo taka była obiecana pomoc lekarska Polonii, ażeby pokazać, w jaki sposób się rozlicza czas pracy lekarza, pielęgniarki. I proszę państwa, jak w swoim szpitalu, przepraszam, bądź swoim, ale wielu innych, jak robię takie analizy dotyczące obciążenia pracą, to ja nie płacę 120 zł za godzinę. Tam 110 czy 130 już dzisiaj, czy nawet 140 w niektórych. Tylko ja płacę 300-400 zł. Oczywiście staram się nie płacić, bo jeżeli popatrzę na efektywny czas pracy, na przykład na bloku operacyjnym. Pierwsza rzecz. Anestezjolodzy, którzy w całej Polsce w tym momencie podeszli, oni mają umowę na godzinową. Proszę państwa, no, jak nic nie robię, no to jestem bezpieczny, nie popełniam żadnych błędów. Bo zwróćcie państwo uwagę, osoby, które posiadają w tym momencie umowę kontraktową, są, muszą podpisać i muszą się ubezpieczyć i w razie czego jakiegoś zdarzenia medycznego jest to odpowiedzialność 50 na 50%. Czyli dla pracowników będących na kontrakcie każde działanie obarczone jest jakimś ryzykiem. I ja nie mówię tego wprost do państwa, bo nie wiem, nie analizowałem tego tutaj, nie wchodziłem w tak szczegółowe rzeczy, bo to naprawdę wymaga trochę pracy, ale popatrzcie sami państwo sobie, jak jest naprawdę ten czas pracy wykorzystywany. Ja mam w swoim szpitalu rozpisane czynności pielęgniarskie. Ja dzisiaj wchodząc w system, dlatego państwa zachęcam, bo to jest bezpieczeństwo, ale z drugiej strony jako zarządzający, ja wiem, która dziewczyna, przepraszam, czy który mój kolega lekarz, co robił którego dnia, o której godzinie było, co zrobiono, który był zlecony leki, o który przybył pacjent, o który było to, bo ja to wszystko mam w systemie. I kiedy podliczę te czynności pracy, to naprawdę nieraz ta godzina, za którą płacimy, naprawdę wychodzi 3 razy tyle. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest akord, że to nie jest wszystko, ale to obciążenie pracą jest bardzo, bardzo duże. Państwo macie idealne warunki w Nowym Mieście nad Pilicą. Idealne. I proszę państwa, wielu dyrektorów poszło takim torem myślenia. Aha, mam POZ, to muszę na nim zarobić. Mam w tym momencie ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to muszę na tym zarobić. Ja patrzę inaczej. Ja w tej chwili będę tworzył POZ tylko dla dzieci, bo taką nikt mi prawo tego nie zabrania. I chcę skupić wokół szpitala nie tylko mieć ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, ale POZ, bo i tak z tej nocnej i tak do mnie docierają na izbę przyjęć, bo wolą przyjść do szpitala, bo wiedzą, że są lepsi specjaliści niż w nocnej, bo tu jest lekarz dyżurny, pediatra. I ja mam lekarza na stałe w izbie przyjęć, bo dla mnie jest to bezpieczniejsze.
Bo gdyby się coś działo na oddziale, a zwłaszcza w okresie tego dużego obciążenia, o którym mówiłem i o którym mówię, że to jest bardzo niebezpieczne, ale również tego małego obciążenia, to mnie stać jest na to, żeby w tym momencie zapłacić za lekarza drugiego, bo to jest, ja śpię spokojnie w tym momencie w nocy. Ja mogę spać jako dyrektor medyczny spokojnie. Ale proszę Państwa, ja rozliczam, widzę, co kto zrobił. Widzę to wszystko dokładnie. I Państwo macie idealną możliwość. Zróbcie maksymalnie w POZ-cie. Zróbcie maksymalnie w ambulatoryjnej specjalistyce to, co zrobić, żeby ludzie nie czekali. A kładźcie do szpitala albo na szybką diagnostykę, stąd właśnie tu proponuję pewne szybkie diagnostyki. Ja robię w swoim szpitalu tak zwane pobyty jednodniowe, czyli szybkiej, pełnej diagnostyki jednego dnia. Tylko przepraszam za słowo, przepraszam, że może obrażę personel medyczny. Ustawiam produkcję. Czyli jeden dzień robię problem taki, drugi dzień robię problem taki, trzeci problem taki, ale wiem, co muszę zrobić tym problemem. Musi go obejrzeć lekarz, potem wchodzi zespół na przykład, jakiś pielęgniarski, może nieraz rehabilitant, nieraz dietetyk wchodzi, bo też taką osobę zatrudnia, bo to jest jakość, którą proponuję, dlatego do mnie chcą przychodzić moi pacjenci w tym momencie. Mam coraz więcej tych klientów, bo mają tą pewną jakość. Ale ustawiam to maksymalnie jednego dnia. Oczywiście jest bunt moich kolegów. Zgadzam się, ale ja rozmawiam, naprawdę proszę wierzyć, to są rozmowy, godziny rozmów. I to chyba pani prezes powiedziała, że też jako psychoterapeuta w tym wielokrotnie. Tak, to są godziny rozmów, ja im tłumaczę, słuchajcie, będziemy mieć to zrobimy, będziemy mieć następnego pacjenta, bo ten rodzic powie, najlepsza jest poczta pantoflowa. Nie ma tego. Druga rzecz, którą nie chcę tego pokazywać. Popatrzcie Państwo na liczbę zgonów tutaj w tych dwóch szpitalach. Nie chcę tego pokazywać. Wyciągnijcie sobie ze statystyki swojej, to jest kod 9. Popatrzcie na to wszystko. Popatrzcie, jak to w tych wszystkich latach to było. I sami się pobijcie w piersi w tym momencie, dlaczego to nastąpiło. Ja nie mam zgonów. Oczywiście w pediatrii też się zdarzają zgony, bo zdarzają się zgony. Ale naprawdę pilnujemy, monitorujemy, wdrażamy. Dlatego naprawdę to jest olbrzymia praca, olbrzymi wysiłek. Olbrzymi wysiłek. I ja Państwa naprawdę do tego zachęcam. Tym bardziej, że ja mówię tutaj dla pracowników, tutaj Państwa, naprawdę to społeczeństwo będzie jak gdyby wdzięczne i chętnie tu przyjdzie. I z okolic przyjadą pacjenci, bo jeśli usłyszą, że tu można jednego dnia zrobić wszystko, to oni przyjadą. Ja naprawdę mam w tej chwili pacjentów, bo też monitoruję w tym momencie, ile pacjentów przyjeżdża mi skąd. Dwa, to ja jadę do tym momencie, albo moja osoba jedzie do danego lekarza po OZ i rozmawia z nim, że widzimy, że pan tutaj kieruje do nas pacjentów. Proszę, my oferujemy jeszcze coś takiego. Nie wolno robić prawnie reklamy, ale pojechać i zaprezentować, co mnie jest możliwe do zrobienia, proszę bardzo. Tylko proszę Państwa, to jest naprawdę wiele, wiele czasu pracy. I zachęcam Państwa do tego. Naprawdę przyjdą pacjenci. Zaczynam od sytuacji tragicznej w szpitalu. Tragicznej sytuacji nie było, uciekali pacjenci, nie chcieli. I rozmowy z tymi ludźmi, naprawdę godzinne rozmowy, albo pójdziemy razem. Ja wiem, że to może jest hasło zniszczone, wyśmiewane, czy zrobimy coś razem, ale proszę Państwa, to tworzymy razem, pewną społeczność. Ja angażując się w tym momencie w to wykonanie te audyty, nie potrzebne do tego, a następny zrobię. Proszę Państwa, postaram się Państwu zrobić, dlatego przepraszam, dwa dni, które były po tej dyskusji, która no, zabolała mnie trochę w tym momencie, bo ja patrzę jako lekarz w tym momencie opłacalności. Pozwolę sobie to zrobić. Dane są dostępne, przekażę Państwu to w formie Excel czytelne. Proszę porozmawiać ze swoimi kolegami, lekarzami, jakie kategorie są w izbie przyjęć, jakie kategorie chcą w SOR-ze i zadać sobie tak wewnętrzne pytanie, co robimy? Czy będą tacy pacjenci, którzy do nas przyjdą? Bo naprawdę za te pieniądze można mieć fajne USG, ale pytanie jest, kto w tym szpitalu ma certyfikat USG? Kto ma tak zwany, czy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego? To nie tylko robić, jednak światło daje ciepło i to porządne w tym momencie, co tak jest, co się dzieje w tym momencie. Proszę Państwa, spójrzcie na to. Ja zacząłem pracę w tym momencie analizując. Brutalnie może to powiem. Proszę też, być może ktoś to zaboli. Ja zacząłem analizować liderów, czyli kto jest moim liderem, zarówno personelu pielęgniarskim, jak i lekarskim, ale z tyłu głowy mam jedną zasadę. Ja wiem, że jest to nagrywane, więc, ale nie boję się takich słów. Lider, jeżeli nie jest ze mną, to jest ewentualny przyszły mój terrorysta. I proszę Państwa,
Ja z tymi ludźmi rozmawiałem. Poza tym lider nie może być liderem do końca i tylko on to potrafi. Bo niech zachoruje, a będzie to moim jednym z core biznesów, że z tego robię. Bądź pomódzę się z nim. Przepraszam, mówię o takie rzeczy. To co ja? To ja leżę ze szpitalem. Natomiast w celach, które nadaję, bo ja przechodzę na cele w szpitalu. Moim celem jest, żeby ten lider nauczył mi 2-3 osoby, że gdy on zasłabnie, on zachoruje, bo mamy taki, a nie inny PESEL, to ktoś pociągnie jeszcze to. Bo ja nie patrzę, że ja za sekundę idę na emeryturę i wyjeżdżam z tego kraju. Naprawdę wyjeżdżam. Mówię to wprost wszędzie obok. Wyjeżdżam z tego kraju. Jeżeli patrzę na tą po prostu wzajemną nienawiść na siebie, nie tworzenie czegoś razem, to po prostu mnie to boli. Ja powiem może brzydko, ja się wyleczę wszędzie. O, znam języki, jestem w stanie w tym momencie rozmawiać, wszędzie się wyleczę. Mam uprawnienie, bo pracowałem gdzieś. Ale proszę Państwa, zróbcie coś dla siebie, dla swojego środowiska. Wyjdźcie od tego, co kto umie, co kto zrobi. I uczcie ludzi następnych, żeby to mogli robić. Sam wykształciłem bardzo rzadkiej specjalizacji 6 lekarzy, mimo tego, że nikt mi za to nie płacił. Nikt, słownie. I dzisiaj to, że nie kształcimy lekarzy, wynika z tego faktu jednego tylko, że nie ma w tym momencie wprowadzonego mechanizmu, ale wiem, że będzie, bo rozmawiamy, bo jest grupa ludzi, która chce coś zmienić, że jeżeli uczysz, to w tym momencie musisz dostać pieniądze. Przepraszam, zwykły radiolog, który radiolog będzie zainteresowany uczeniem, pokazywaniem, jeżeli on ma z każdego, przepraszam, badania pieniądze? Żaden nie będzie. Ja dzisiaj doprowadziłem swoją córkę, to w tym miejscu byłem jej jak gdyby, ale to było moje dziecko. A wcześniej nauczyłem 6 osób do trudnej specjalizacji, ucząc ich. I nikt mi za to nie płacił. Dzisiaj wszyscy tylko patrzą, ile ja za to dostanę pieniędzy. Więc proszę Państwa, ja wiem, że ten pieniądz determinował to wszystko. Pytanie, to co zrobiłem po tej rozmowie poniedziałkowej, ja usiadłem, proszę Państwa, i wszedłem w to, co możecie Państwo każdy zauważyć ze struktury świadczeń i wystarczy posiedzieć, trochę pogrzebać, trochę znać Excel. No to nie jest takie trudne, bo się wrzuca w Excel i wszystko można wyfiltrować. I pozwoliłem sobie pokazać, nie to na złośliwie, tylko pokazać, żebyście Państwo przemyśleli, przerozmawiali z personelem medycznym i zastanowili się, w którą stronę naprawdę pójść. Ja naprawdę Państwa przepraszam, bo potem sobie tego emocjonalnie. Szanuję bardzo szpitale, bardzo powiatowe, bo sam zaczynałem w szpitalu powiatowym. Zaczynałem w szpitalu powiatowym, tam stawiałem pierwsze kroki, tam miałem pierwszych swoich nauczycieli. Tam mam własny cmentarz, nie boję się tego powiedzieć, bo wjeżdżaliśmy do karetki, sami musieliśmy jechać w tym momencie. Odbieraliśmy porody, bo przepraszam, jechałem 30 parę kilometrów i koło tak zwanego drewnianego kamienia, tu gdzie jest krzyż drewniany, skręcałem prawo i świat nigdy nie widział, gdzieś tam była wydalek położony w piaskach, była położona chłopka i odbierałem porody w tym momencie również w domu. I proszę Państwa, każdy łunął się. Jeździłem do wypadków komunikacyjnych. I przez wiele, będąc już dyrektorem, jeszcze o drugim potem szpitalu jeździłem, bo ja to lubiłem, bo to kochałem. No to dawało jakąś adrenalinę. To samo przy radiologii. Raczej zabiegowa, bo to dawało adrenalinę ECPW, jeżeli Państwo medycznie wiedzą. To była moja pasja, wchodzenie i mamografia zabiegowa, usuwanie pewnych zmian, nagłuwanie i wchodzenie w torbiery, opróżnianie i inne rzeczy. Uwielbiałem, bo to była tak ten płot, taki pot trochę spływał, trochę ten dreszczyk i potem człowiek tak spełnił. Naprawdę, zachęcam Państwa do tego podejścia. Przejrzyjcie, kim dysponujecie. Nie znajdziecie młodych lekarzy, jak nie będzie ten młody lekarz widział, że ktoś mu chce przekazać wiedzę. Nie znajdziecie Państwo młodych pielęgniarek, jak nie będzie widziała ta dziewczyna, że ktoś jej przekaże wiedzę. Ja w projekcie, który zgłosiłem do ministerstwa, kolejnego zresztą, mówiłem o czynnościach pielęgniarskich. I podzieliłem to na czynności, nazwijmy to, przepraszam za przydługie to wypowiedzenie, ale w kontekście Pani wypowiedzi, na te czynności, które wynikają z doświadczenia i żeby ta pielęgniarka przekazywała swoje doświadczenie, ona nie musi być już tak sprawna fizycznie. Sorry, przepraszam. Nadźwigaliśmy się, bo ja również pomagałem dziewczynom dźwignąć pacjenta z udarem leżącym, bo nie było sal udarowych, nie było innego. No i chłopa, ponieważ no, trochę mam tego wzrostu i trochę tej masy, sam nie pytałem się, nie przychodziły do mnie dziewczyny, tylko sam szedłem, bo wiedziałem, że sobie nie da za rady, że w czwórkę będzie nam łatwiej tego przenieść pacjenta, ale też odczuwam się kręgosłup w związku z tym, bo to naprawdę były kilogramy. I szanuję Waszą pracę, bardzo szanuję, ale właśnie tego mówię.
sprzedajcie ponad swoje doświadczenie. Ja podzieliłem na czynności administracyjne, edukacyjne, szkoleniowe, potem na czynności diagnostyczne, lecznicze. Przepraszam, w pewnym wieku ma się pewną rękę, pewną pewność ręki. Potem i te okulary trzeba założyć, żeby wejść w żyłę. A pewnie. Proszę Państwa, sprzedać i nikt nie przyjdzie do pracy, jeżeli nie będzie widział tej empatii wynikającej nie tylko dla pacjentów, ale również dla kolegów młodszych, którzy przyszli do pracy. Ja już nic więcej nie powiem. Szansę macie, to jedno mi się olbrzymią. Naprawdę olbrzymią szansę. Macie fajnie to. Nikt tutaj tego nie zniszczył na szczęście, nie zniszczył tego POZ-u, nie zniszczył tego AOS-u, nie zniszczył w tym momencie tego szpitala, tylko go tak zorganizujcie i tak pociągnijcie za sobą młodych ludzi, żeby chcieli tu do Was przyjść i chcieli tu zostać, bo okolice macie przepiękne. Dziękuję. Dziękuję Panie Andrzeju za te proste, takie ludzkie słowa. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Państwo Starostowie, Panie Przewodniczący, Wójtowie, Burmistrzowie, Państwo Radni. Ja akurat do samego audytu nie będę się odnosił, bo nie zapoznałem się z nim szczegółowo. Wiem, że zawiera on wiele, wiele stron. Dzisiaj zobaczyliśmy tą syntezę taką. Dziękuję, że Pan wspomniał, że Nowe Miasto jako szpital przekazało wszystkie dane. No i że tutaj mamy świetną sytuację. Jest to jakiś punkt wyjściowy. Natomiast mam pytanie do Pana Starosty, ponieważ na koniec poznaliśmy tutaj kilka koncepcji. Więc chciałem zapytać, z którą koncepcją Państwo się będziecie identyfikować? Jesteście Państwo świeżo po konkursie, po wyborze dyrektora. To znaczy, myślę, że tutaj wspólnie wypracujecie tę koncepcję. I kiedy, czy w ogóle przewidujecie Państwo taki tryb konsultacji z radą społeczną, tutaj z pracownikami szpitala? Kiedy to ewentualnie nastąpi, w jakim czasookresie? I drugie takie pytanie, bo tutaj Pan podkreślał te POZ-y. Jako członek Rady Społecznej wiem, że jest dosyć trudna sytuacja w niektórych naszych POZ-ach. Czy Państwo będziecie również się ustosunkowywać do tego? Jakie środki zaradcze Państwo tam podejmą? Zaproszę Panie Starosto. Panie Burmistrzu, można powiedzieć, z tymi danymi zapoznaliśmy się nie tak dawno, szczegółowo dwa dni temu i w dniu dzisiejszym jeszcze większość osób sobie to przyswoiła. I jak już Pan wspomniał, jest obszerna dokumentacja przygotowana w wersji elektronicznej i papierowej, gdzie jesteśmy w stanie do każdego dostarczyć tą dokumentację. To grupa radnych, 21 osób, będzie teraz pracowała i ja w Grójcu apelowałem, że to jest bardzo pilny tryb pracy, żeby jak najszybciej wypracować konkretny wariant. To grupa radnych 21 będzie decydowała konkretnie, który będzie to wariant i w którym kierunku pójdziemy. Mamy te zarysy przedstawione, zapoznaliśmy się wszyscy. Ja osobiście co mogę powiedzieć za siebie obecnie, jeden głos 21. Podkreślam to, co mówiłem na spotkaniach tu na tej sali, czy na spotkaniach u Pana w urzędzie, na tych radach społecznych. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby nie było szpitala w Nowym Mieście. Musimy tak przeprowadzić tą restrukturyzację, żeby była jak najmniej odczuwalna dla pacjentów, pracowników, a jednocześnie przyniosła korzyści i sukcesy. Czy konkretnie któryś z tych wariantów, czy jakaś modernizacja, czy inny jakiś pomysł, będziemy to niedługo na ten temat wiedzieć. Ja myślę, że miesiąc lipiec jest ten, gdzie musimy rozpocząć działania. Jeżeli chodzi o zakład opiekuńczo-leczniczy, zastanawialiśmy się nad tym, rozmawialiśmy. Ja byłem w odpowiednich służbach i w Ministerstwie Zdrowia, i w Narodowym Funduszu Zdrowia, i w Wydziale Zdrowia Wojewody. Rozmawiałem na ten temat. Wiem, co możemy robić.
też ten audyt został przekazany i też się zapoznają zarówno osoby, które pracują w tych służbach, bezpośrednio sam dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Filip Nowak. Będziemy na rozmowie, będziemy rozmawiać, bo szanowni państwo, było na czerwono na którymś z tych slajdów, że sami nie jesteśmy w stanie sobie podołać i rozumiemy, tak jak sami, że same szpitale, zarówno w mieście, jak i w Grójcu, sam nie jest sobie podołać, ale i my, pomagając jako Rada, też nie podołamy. Musi być pomoc z zewnątrz i dlatego będziemy o tą pomoc zabiegać. Także lada moment będzie Komisja Zdrowia, też zorganizujemy Radę Społeczną tu w szpitalu, będziemy na ten temat dyskutować, rozmawiać i również społeczeństwo, jesteśmy zobowiązani również poinformować, jakie kierunki wypracujemy. Jeżeli chodzi o PZ-y, tak, no mieliśmy różne informacje, że raz przynoszą straty, na początku, że bardzo duże dochody, później, że straty, jednak po analizie okazało się, że nie są to aż tak duże straty. Jeżeli chodzi o Grójec, no faktycznie jest bardzo źle, że nie ma tego PZ-u, trzeba tworzyć, a o te, które są przy szpitalu w Nowym Mieście, trzeba dbać. Wiem, że już nowa dyrekcja poczyniła rozmowy z wójtem Rzeczycy. Ja jestem też w kontakcie i pewne zmiany są zaproponowane. Jednak oficjalnie trzeba to powiedzieć, że do byłej pani dyrektor wpłynęło takie pismo o wypowiedzeniu umowy. Już nie pamiętam, czy to był luty, czy marzec. Może być końcówka lutego właśnie. Wpłynęło pismo od wójta Rzeczycy, że od wielu, wielu lat nie były tam świadczone usługi zgodnie z umową i pan wójt widzi inne rozwiązanie. Też nad tym będziemy dyskutować. Dziękuję chyba wszystkim. Dziękuję bardzo. Proszę panią. Witam wszystkich serdecznie. Szanowni państwo, ja słuchając audytu dochodzę do wniosku, że pan audytor rekomenduje jako najlepsze rozwiązania wariant trzeci. Tak. Trzeci. To ja chcę państwu powiedzieć, że pani dyrektor Czerwińska i poprzedni zarząd powiatu mieliśmy taką koncepcję wypracowaną już w 2018 roku. To pani dyrektor Czerwińska mówiła, że szpital w tej... Pani dyrektor Czerwińska mówiła, że szpital w tej formie się już wyczerpał, że w takiej formie nie może pracować dalej. I o tych zmianach rozmawialiśmy i na Radzie Społecznej, tak? I pani Czerwińska rozmawiała na zarządzie. I to miało być, troszeczkę się różniło, bo tam miała być chirurgia planowa, pozostać interna, ZON i miało być jeszcze hospicjum. Dlaczego to gdzieś się zatrzymało, szanowni państwo? Otóż nastąpiła, wiadomo, zmiana władzy w powiecie. Pan starosta Marek Ścisłowski i poprzednia Rada Powiatu, my wiedzieliśmy, że ten rok 2019 będzie bardzo trudny dla obydwu szpitali. My przekazaliśmy budżet powiatu na ten rok z nadwyżką około 4 milionów złotych i pan Marek Ścisłowski, poprzedni starosta, zapewniał, że udzieli wsparcia z budżetu powiatu dla obydwu szpitali po 1,5 miliona złotych. O takie wsparcie, taki wniosek złożyła również pani dyrektor Czerwińska. Niestety do tej pory takiej pomocy nasz szpital nie otrzymał. O tym nie otrzymał. O tym, że trzeba robić, że wspólne działanie szpitali, wspólne przetargi są korzystne dla obydwu szpitali, też wiedzieliśmy. I na początku roku miał się odbyć wspólny przetarg na laboratorium dla obydwu szpitali. Niestety z jakichś przyczyn on został zerwany, tak, za zgodą zarządu przez zarząd PCM-u. My nie wiemy, nie wiem. Ale do tego wspólnego przetargu nie doszło.
I moje pytanie. Tutaj pan mówił, pan audytor mówił, że taką wartością dodaną do tego szpitala będzie nowa sterylizatornia. I moje obawy, proszę państwa. Wniosek na sterylizatornię pani dyrektor Czerwińska pisała chyba na początku 2018 roku. Umowa została podpisana w grudniu 2019 roku. Do tej pory, 18 w grudniu 2018 roku. Do tej pory nie jest ogłoszony przetarg. Moje obawy, że my nie zdążymy z tą inwestycją mimo przedłużonego czasu realizacji tam do chyba do marca 2019 roku. 20 roku. I drugie pytanie. Proszę państwa, od 30 czerwca obowiązują nowe normy zatrudnienia pielęgniarek, które mają być dostosowane do liczby łóżek. I moje pytanie i do pani dyrektor, i do pana starosty. Czy zamierzacie państwo dotrudnić pielęgniarki w naszym szpitalu, czy zlikwidować łóżka? To dziękuję. Pani radna, zanim oddam głos panu staroście, to pani mówi, że zwracaliście się, mieliście taki program. Może mieliście, tylko nigdy ten program radni nie ujrzeli. Może wy wiedzieliście. Reszta radnych i pani jako przewodnicząca Komisji Zdrowia nigdy na Komisji Zdrowia nam tego nie zaprezentowała. Oczywiście te dokumenty później zostały ujawnione. Następnie pani mówi o nadwyżce. Ale pani zapomina, że też pytałem się ja osobiście na Komisji Zdrowia kilkakrotnie, co się dzieje, bo dochodziły sygnały odnośnie ZUS-u. Nie wszystko jest w porządku. Teraz co się okazuje, prawie ile tam jest, ponad 2 miliony, 3 miliony złotych niepłaconego ZUS-u. Ponad. Czy pani o tym wie? Pani doskonale o tym wiedziała i nikogo z nas nie informowała. Z tym, że ja teraz bardzo proszę, to ja mówię, pani Aniu, tak jak mówił pan, apelował pan audytor, przestańmy się bawić w historię, bo tą historię i tą polityką zniszczymy oba szpitale. Zacznijmy myśleć nad tym, co zrobić, żeby te szpitale w jakiejś części uratować. Takim punktem wyjścia jest ten trzeci wariat. Musi być jakaś restrukturyzacja, bo jak tylko będziemy mówili, pani się za chwilę pyta o pielęgniarki. Pani Aniu, przecież koszty. Ma pani stratę w tym szpitalu na parę milionów złotych, a pani chce nam zafundować następne koszty. Pani Aniu, nie oszukamy pieniądza. Na miły Bóg, rozmawiajmy merytorycznie i nie mówmy o jakichś takich rzeczach niesprawdzonych kompletnie. Szanowni państwo, również ja chciałbym się dołączyć do apelu pana przewodniczącego, żebyśmy nie uprawiali polityki. Dzisiaj sesja miała być na temat audytu, na temat tego, co przedstawił audytor i odnieść się do audytu, a nie robić jakieś wycieczki do lat poprzednich. Ale że zostałem wywołany, to szybko odpowiem i potwierdzę. Jestem radnym od 2010 roku w Starostwie Powiatowym i szanowni państwo, zarówno ja nie miałem żadnej informacji o jakichś planach poprzedniego zarządu, o jakiejś restrukturyzacji, będąc, zasiadając w Radzie. Po prostu nie byliśmy informowani jako radni. I zapewne inni radni, którzy tu są, też to potwierdzą. Przede wszystkim z mojego klubu, byłego mojego klubu, bo byłem przewodniczącym klubu. Jeżeli chodzi o te zmiany, tak, faktycznie, szybko jak zaczęliśmy zapoznawać się, co jest w poszczególnych szpitalach, wówczas pani dyrektor przyszła na zarząd i dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy i coś między słowami właśnie powiedziała na ten temat i uzyskaliśmy dokumenty, gdzie już było w lipcu właśnie wystąpione do władz na temat przekształceń. Był to lipiec, sierpień, wrzesień, październik, to było przygotowywane faktycznie przez panią dyrektor, ale trzymane w tajemnicy, nic o tym nie wiedzieliśmy. I faktycznie chcieliśmy, jak zapoznaliśmy się z tą sytuacją, myśleliśmy o ZOL-u, rozmawialiśmy na radach społecznych, byliśmy, ja informowałem, jeszcze nie byłem członkiem tej rady społecznej, poprzednia była jak pan radny Adolf Maciak prowadził.
rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się na temat tego ZOL-u, który proponowała pani dyrektor. Była zlecona dokumentacja, zapoznaliśmy się. Teraz też na jednej z najbliższych rad społecznych zapoznamy się i będziemy dyskutować, w których pomieszczeniach ewentualnie ten ZOL, jeżeli Rada Powiatu obierze ten wariant. Najbardziej prawdopodobny, tu słyszymy trzeci, czy z jakimiś innymi tam ulepszeniami. No powiem szczerze, szanowni państwo, zawierzyliśmy pani dyrektor i złożyliśmy jej propozycję, żeby realizowała. Co było, realizowała te zamierzenia, które już były wcześniej rozpoczęte, co było właśnie między innymi efektem tej koncepcji. No niestety, mimo tego, że zaproponowaliśmy pani dyrektor dalszą współpracę, no niestety zabrała swoje zabawki i opuściła ten zakład. I zostaliśmy, pracownicy to zauważyli. I zostaliśmy z problemem. A jeżeli chodzi o jakieś dofinansowanie, tak, rozpoznałem sytuację w dziale finansowym. Pani dyrektor występowała o pożyczkę do szpitala wcześniej, w 2018 roku, ale Regionalna Izba Obrachunkowa to zakwestionowała. Szpital nie miał środków, nie miał płynności. My obecnie spłacamy wszystkie razem kredyty, które były poręczone przez powiat grójecki w latach wcześniejszych, wraz z odsetkami. I te pieniądze, które były zabezpieczone, spłacamy. W dniu dzisiejszym słyszeliśmy, 1 200 000 rano przed wyjazdem musiałem spłacić szpital grójecki. I te miliony, te pieniądze wyjdą pewnie znacznie więcej niż tu pani radna przedstawiła. Także to było. Jeżeli chodzi o dokumentację, faktycznie umowy podpisane, powiem również niedociągnięcia pracowników i ja to informowałem, że ten przetarg powinien być dawno przygotowany. Rozmawiałem w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, byliśmy z przewodniczącym Komisji Zdrowia, z Krzysztofem Fiksem, rozmawiałem z marszałkiem województwa na temat realizacji tych programów. Zarówno e-zdrowie nie do końca jest dobrze przygotowane przez poprzednie osoby, jak i ta sterylizacja. Ale mamy już zgody, mamy terminy przesunięte i szybko przygotowane są przetargi. Niestety za panią dyrektor odeszło kilku pracowników, którzy byli odpowiedzialni, a wręcz, przykro mi to jest stwierdzić, ale jest takie odczucie, jak prosiliśmy o dane na zarząd, to dostawaliśmy niekompletne te dane, albo co zarząd były inne dane i dochodziliśmy na zarządzie do tego wniosku, czy to nie jest specjalnie nam te dane takie przekazywane. Dlatego apeluję do wszystkich państwa, pracowników, żebyśmy rzetelnie podchodzili do pracy i dbali o ten szpital. Zależy nam wszystkim wspólnie, żeby wyprowadzić i żeby wyszedł na prostą. Dziękuję. Już pani oddaje głos, ale jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, żeby państwo tu z Nowego Miasta też wiedzieli, jaka jest sytuacja w obu szpitalach. To w piątek zostało pismo skierowane do starosty z Ministerstwa Zdrowia, które pisze, że w wyniku błędów, jakie zostały popełnione w wyniku przetargu na SOR i budowę lądowiska w Grójcu, nakłada nam karę 2 miliony złotych. Jest teraz pytanie, no skąd następne 2 miliony weźmiemy na zapłacenie tej kary? Bardzo proszę panią. Ja mam takie pytanie. Wiadomo, że jest jakaś rada, ja nie jestem w jakiejś opcji politycznej, jestem apolityczna. Czy na takie rady będą mieć wstęp pracownicy, jak to się mówi, szeregowi? Bo my od podszewki też wszystko widzimy. My widzimy też kłamstwa, jakie są przekazywane do mediów na temat moich na przykład zarobków, pielęgniarki takiej szeregowej, ale niestety pielęgniarka to też ma jakiś iloraz i ona też widzi. Bardzo mi się podoba pana wypowiedź na temat autentyzmu, natomiast szara pielęgniarka nie może przekazać wiedzy, ponieważ jest albo chora na głowę, albo wszystkie rozumy zjadła, ale ona niestety pracowała gdzieś w innych szpitalach, zna inne rozwiązania i wprowadzenie czegokolwiek najmniejszej rzeczy, która kosztuje może 2 grosze, może góra 5 groszy, to jest po prostu graniczy z cudem. Tego się nie da przeforsować. Świetnie mi się to podoba, że jest pan tak autentyczny i gromadzi.
gromadzi sobie pan taką grupę osób, natomiast ktoś, kto pomaga autentycznie pacjentowi, to niestety jest dyskwalifikowany z grupy, tak? Jestem po prostu inna. Inna to może autentyczna, ale to mi się podoba. Nie znam się na tych finansach, nie znam żadnych tutaj cyferków, ponieważ to nie moja rola, tak? Ktoś nad tym powinien czuwać. Komuś to powinno być powierzone, ludziom zaufanym, tak? Miałabym wiele do powiedzenia, ale nie powiem, ponieważ się bardzo boję, bo są różne sytuacje. Mogłabym to powiedzieć, ale nie przy takiej grupie publiczności. I tu jest bardzo dużo różnych rzeczy do powiedzenia. Bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Proszę panią, sesje Rady Powiatu zawsze są otwarte i każdy na tą sesję może przybyć. Jeżeli ma pani na społecznej rady i na sesję Rady Powiatu. Jeżeli pani ma jakąś sprawę, którą by nie chciała pani na takim szerszym gronie, to bardzo zapraszam panią do starostwa. Umówienie się w godzinach tu przyjęć, czy pana starosty, czy moich, i możemy sobie porozmawiać cztery oczy i wyjaśnić wszystkie sprawy. Także zapraszam panią. Bardzo proszę, panie starosto. Ja dodam jeszcze, proszę panią, tak się składa, jestem przewodniczącym Rady Społecznej przy tym szpitalu i spotkałem się z informacją taką, że nie wolno było przyjść nawet przedstawicielom związków zawodowych na wcześniejsze rady. Zwrócili się do mnie, czy mogą uczestniczyć. No ależ jasne, tak, no dlaczego ma być blokada informacji? Ja zawsze byłem za tym, żeby ta informacja była, czy ona jest dobra, czy zła, ale żebyśmy rozmawiali i możemy rozwiązać ten problem. Także szanowni państwo, jak będzie zwołana rada społeczna, także pani dyrektor, proszę poinformować również i pracowników, kto jest, będzie mógł w tym czasie uczestniczyć. Zapraszamy. Szanowni Państwo, mówię sekundę, każdemu udzielę głosu. Tylko pan audytor się bardzo śpieszy, ma pilną sprawę następną. Jeżeli są pytania do pana audytora, to bardzo proszę, a później te sprawy inne byśmy już załatwiali bez pana Andrzeja. To pan audytor, pan przewodniczący. Dzień dobry państwu, Nowe Miasto, Pietrucha, przewodniczący Rady Miejskiej. Panie doktorze, ja mam dwa pytania z audytu, który udało mi się przejrzeć. Pierwszy, tylko skupię się na tym czynniku ekonomicznym. Pierwszy to jest kwestia oszczędności, które pan wyliczył przy restrukturyzacji w 2019 roku na kwotę 920 tysięcy, a w kolejnych latach, nie, przepraszam, 9,2 miliona, a w kolejnych 4 latach to 2,5 miliona. Skąd się ta wartość wzięła? Po drugie, ja wiem, że to jest proponowany harmonogram wdrażania rekomendowanych działań. To jest bardziej pytanie, ale ja na to zwrócę do zarządu i do starosty, ale zwrócę na to panu uwagę. Dlatego, że tak, wszystkie projekty, szanowni państwo, restrukturyzacji dokumentacji formalnej, to jest trzeci, czwarty kwartał 2019 roku. I to się wydaje logiczne. Natomiast w harmonogramie wdrażania rekomendowanych działań przygotowanie pomieszczeń pod ZOL, pod przygotowanie zespołu do świadectwa usług w zakresie opieki długoterminowej, to jest też trzeci kwartał i czwarty kwartał 2019 roku. Zwracamy na to uwagę, to podczas jednego ze spotkań, które podnosiliśmy ze starostą i chyba też to się przewidziało w przekazie pana doktora, że no, istnieje zasadnicza obawa na pewno dla całego społeczeństwa, pracowników odnośnie tego, aby nie wylać dziecka z kąpielą. My nie możemy dopuścić do tego, aby zakładać terminy zamykania oddziału, bo to będzie procedura bardzo prosta. Opinia Rady Społecznej, która nie jest wiążąca, uchwała Rady, zgłoszenie do odpowiednich oddziałów nadzorujących i mamy oddziały zamknięte i koniec. I to jest to, co powiedział pan audytor. Zamknąć jest żadną sztuką. Nie otworzymy nic. Nie ma źródła finansowania, nie ma projektu, nie ma przetargów. To, na co zwracaliśmy uwagę, i zostaniemy z tym ładnym potencjałem, na który pan zwraca uwagę, i bardzo dobrym momentem do wprowadzenia innych standardów w tej placówce, z ręką wiecie gdzie. Dziękuję. Rzeczywiście.
Oczywiście, proszę Państwa, ta liczba 8 z kawałkiem miliona może wzbudzić kontrowersje, ale ja tylko potrzebę do jednej rzeczy. Proszę Państwa, mam tu dodatkowe wyliczenia, a mianowicie ta kwota bierze się z dwóch rzeczy. Spłaty wymagalnych jeszcze zobowiązań. I to jest ta kwota, która składa się na 8,9. Proszę Państwa, w przypadku spółki, jeżeli nie będzie spłacone, to nie wiem, ktoś może zgłosić upadłość. W przypadku tutaj szpitala, bo mam te dane, czyli to jest, muszą być to uregulowane. I to jest tylko ta kwota na początek. Skąd się biorą następne kwoty? Proszę Państwa, założyłem pewne symulacje, o których powiedziałem. Patrząc, bo analizowałem okoliczne szpitale, jak wyglądają. I być może brzydko to zabrzmi, może dla nich, może ktoś z nich powie, ale będą się zamykały pewne oddziały i część pacjentów automatycznie przejdzie. I według tej chwili tych wszystkich prac, które się toczą w ministerstwie, które są mi wiadome, jest rozważana taka sytuacja, że zamyka się gdzieś oddział, przechodzą pacjenci, bo to wszystko jest monitorowane, muszą przejść za te pieniądze, więc te, powoli te pieniądze, liczę na to, bo liczę, że część tych pieniędzy dla całej organizacji przyjdzie właśnie z tych zamykanych dzięki przechodzących pacjentów. Czyli w tym momencie to nie są wielkie pieniądze. Natomiast pierwszą bezwzględną rzeczą jest to spłata i Państwo macie to podane w prezentacji, macie Państwo podane to w audycie wymagalnych rzeczy, które są w tym momencie. Tak samo ZUS-owskie. Przecież to rosną odsetki. Przecież to rosną potężne odsetki w tym momencie od tych każdych rzeczy. Więc odpowiadam Panu na to pytanie, skąd się pędziła wzięła. W przypadku Grójca to jest chyba czwórka. Zaraz spojrzę w swoje materiały pomocnicze, ale to Państwo macie też o tydzień. To jest Nowe Miasto nad Pilicą, to jest 5. No, tak, a tu jest zaraz, to jest niecałe 4. No i są te pieniądze. Są to te pieniądze. Proszę Państwa, macie zostawione w tym, ile jest tak naprawdę wymagalnych. Dokładnie rozpisane rzeczy. Mamy dzisiaj tak 15, tak? 1 260 000 chyba 60 czy 250, nie pamiętam, ale rząd wielkości do spłaty w tym momencie. To są też te pieniądze, które wkładają się na to wszystko. Potem możemy liczyć, ZOL przyniesie, ZOL musi mieć przynajmniej 40 łóżek, to jest minimum. I trzeba podjąć. I dzisiaj można w tych warunkach uwolnionych przestrzeni na razie zrobić, a potem krok po kroku to naprawiać. Dostosować w tym momencie, ale wykorzystać tą pomoc. Dlatego ja mówię, Państwo macie dzisiaj, jak powiedziałem, robimy jest koniec drugiego kwartału. W trzecim, na początku lipca musicie Państwo podjąć decyzję. Musicie Państwo. I naprawdę odwołuję się, zróbcie to razem. Nie, ja jestem naprawdę bardzo analityczny, bardzo szanuję ludzi, bardzo szanuję w tym momencie. I jako lekarz, bo nie przestałem od tego dzisiaj jestem zarządzający, nie przestałem w takich kategoriach patrzeć. I przyjrzyjcie się sobie naprawdę, co potraficie, co możecie zaoferować. Stąd są ewentualnie te wszystkie rzeczy ze stabilizacji, bo założyłem też jakiś tam sprzedaż tych usług, bo poszukują ludzie, będą poszukiwać dobrej jakości. I kiedy wejdą te wszystkie czynniki projakościowe, szpitale będą szukać. I bardzo fajnie, bo tu w ogóle macie te 30-40 km. Być może zaczniecie współpracę w tym momencie na przekazywania dalej pacjentów. Jeżeli będzie ta kontynuacja, ja jestem tym zwolennikiem tej opieki koordynowanej. Sam zresztą w tej chwili wprowadzam opiekę koordynowaną w bardzo rzadkiej chorobie mukowiscydozy. Nie wiem, czy Państwo, część z medyków na pewno orientuje się, co to jest mukowiscydoza. U mnie jest największy ośrodek w Polsce leczenia tych dzieci, gdzie to jest dla mnie największa trauma dla rodziców, bo rodzi się dziecko z dziesiątką przeważnie Apgarem i za 5-6 dni przychodzi list, bo są badania przesiewowe, że dziecko jest nieuleczalnie chore. I proszę sobie wyobrazić traumę tych ludzi zdrowych, które żadnym nie jest, bo to jest choroba genetyczna, jest nosicielem, jest w tym momencie taka dedomica. Nikt się nie spodziewa, dopiero jak szuka dalej w rodzinie dowiaduje się. Ale mnie interesuje ta opieka koordynowana. Pacjent zaufał nam, pacjent jest monitorowany, wzywany i mamy szansę na wydłużenie mu maksymalnie życia. I Państwa też do takiej polityki na poziomie, dlatego mówię, macie w Nowym Mieście genialny układ. Naprawdę. I szacunek dla Państwa, że się przez te lata nie zniszczyli tego. Szacunek, jeszcze raz szacunek za to, że nie zniszczyliście. Brakuje tego w Grójcu i brakuje dlatego mówię, ten POZ. Jak POZ utworzycie, to są następne pieniądze.
bo to są następne pieniądze. I gwarantuję, ja jako pacjent, a też jestem pacjentem, znajdę i pójdę tam, gdzie będę miał tą kompleksową mi ktoś zrobić. I ktoś nie będzie patrzył, że w tym momencie, a tutaj już nie mogę tego zrobić badania, to co tu pani mówi, bo to za drogo będzie kosztować, bo się nie zbilansuje. Proszę Państwa, patrzcie jako na jeden wielką firmę, nie dzielcie tego. Ja tracę na ambulatorium opiece specjalistycznej, ja tracę na izbie przyjęć, ale ja mam tam zrobione natychmiast, bo to kosztuje mnie jeden dzień pobytu krócej, a hotel u mnie kosztuje olbrzymie pieniądze. A poza tym, abstrahując od pieniędzy, każda matka chce jak najszybciej wyjść z dzieckiem, prawda? Więc to ja mam tak zorganizować pracę, żeby ta matka, która zostawia drugie dziecko w domu, wyszła jak najszybciej. Proszę Państwa, no nie ma czegoś, co nie możemy zrobić. Oczywiście nasze społeczeństwo niektóre woli pozostać w szpitalu, tylko pytanie. Wreszcie uświadomimy sobie to w tym naszym kraju, że część kosztów musimy ponosić sami za to. I ZOL jest taką formą, ale to jest praca całe państwa, zarządu, wszystkiego, tłumaczenia tym ludziom. Nie ma nic. No nie ma leżenia. Przepraszam, no nie ma leżenia po to, żeby tylko poleżeć w szpitalu. I z przerażeniem patrzę, jak jest, ponieważ jestem lekarzem internistą. Zawsze mówiłem o tym, że na święta miałem tych samych, przepraszam, pacjentów. Chyba, że ktoś umarł w międzyczasie, pozostawiony przez rodzinę. Nic się to nie zmieniło przez te 30 parę lat. Ta moja, jak to było? Także taka moja odpowiedź. Stąd się wziąłem te pieniądze. Ja już dokładnych wyliczeń nie pokazuję Państwu. To są szacunkowe, bo to szacunkowo musiałem przyjąć, że na czymś zarobimy, tu zarobimy, poza to otworzymy, to też na tym będziemy mieć dodatkowy przychód, patrząc tyle kosztów. Ale nie rozdzielajcie tego, proszę Was. Nigdy nie dzielcie tego na kawałki. Dlatego naprawdę też zwracam uwagę. Łączcie, korzystajcie z pracy, zacznijcie monitorować obciążenie, popatrzcie sami na siebie w tym momencie. Co robicie, ile to Wam poświęca i tak uczciwie spójrzcie, czy naprawdę ta płaca to należy się za taką, a nie inną pracę. Dziękuję bardzo. Proszę. Serdecznie Państwa witam. Adolf Maciak, wiceprzewodniczący poprzedniej Rady Społecznej. Szanowni Państwo, no tu bym się chciał troszkę do Pana Starosty. Pracownicy, przedstawiciele szpitala byli zapraszani na rady. Nie, ale to w kwestii, Panie Doktorze, może Pana to nie interesuje. Niemniej, tak, ale pytanie, bo Pan doktor się śmieszy. Panie Doktorze, Panie Starosto, bo są, restrukturyzacja jest potrzebna. Czy łączenie tych szpitali, to trzeba to troszkę wątpliwość podawać. Ale tu chodzi o co? Chodzi o to, że szpital zarówno jeden, jak i drugi jest zadłużony. I Pan wskazał, żeby organ założycielski przejął te długi. I no, bo oczywiście jak będzie przychodził w spółkę, to długi musi organ założycielski przejąć. Ja jestem ciekaw, na jakim jest etapie zarząd. Czy jest przygotowany do zaciągnięcia jakiegoś długoterminowego kredytu, czy też po prostu przejęcia tych długów, bo to są długi duże. A dlatego pytam, bo jak nie ma miliona złotych na, w tej chwili się wcześniej dyrektor zwracała i jednego i drugiego szpitala i nie ma takich pieniążków, no to wątpliwość cały projekt to stawia, no, bo od tego musimy zacząć. Dziękuję, ale Adolf, no bardzo prosiłbym pytania do Pana audytora. To było pytanie może do starosty, ale to do starosty, nie do Pana audytora. Bardzo proszę, do Pana audytora. Wojciech Wojczak, radny powiatowy, również członek społecznej komisji. Panie doktorze, mam takie pytanie. Czytałem już dokładnie ten audyt, może i dwa razy, może i trzy, niekiedy niektóre podpunkty. I mam takie wątpliwości do tego audytu. Pan bardzo dobrze jest zrobiony, jeśli chodzi o wstecz. Oczywiście ja tylko mam uwagę tą samą ponowię, co mówię w Grójcu, że od wcześniejszych lat, od roku 2010 powinien być zrobiony. I teraz jaki jest błąd w tym audycie? Nie zrobił Pan analizy finansowej, prognozy. Oczywiście mówię o prognozie do przodu. My jako radni nie możemy ufać tylko zapisom, że będziemy reorganizować, konsolidować, że będziemy sprzedawać, wydzierżawiać i tak dalej. W jakich kwotach to się może zmieścić i co możemy sprzedać, to jeszcze nie wiemy. Musi Pan przedstawić nam dane liczbowe, ponieważ na przestrzeni 2 lat tych szpitali nie oddłużymy.
Na pewno jest to proces długotrwały, co najmniej 10-letni, ale chcielibyśmy tą prognozę finansową w liczbach znać. Proszę Państwa, jeszcze raz wracam. Być może to nie było zrozumiałe, albo być może nie mówię jasno. Proszę Państwa, jaki będzie wynik finansowy zależy od działalności medycznej? I proszę Państwa, jeżeli będzie mniej pacjentów, to żebym zrobił tu Państwu najpiękniejszą prognozę finansową i opisał, że wszyscy pacjenci będą w terminie wypisywani, że wszyscy, jeżeli tego nie będzie pacjentów, to ta prognoza finansowa bierze w głowie. Ale powiedziałem Panu, że jeżeli się traci w tym momencie taką liczbę pacjentów, traci się w tak krótkim okresie czasu, to proszę Państwa, żadna prognoza finansowa. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, na dzień dzisiejszy raz powtarzam, może dać Państwu do tego obiekcję, ale utrzymywanie dwóch struktur administracyjnych, będzie przy tym upierał. Ja też miałem w dwóch lokalizacjach, miałem pod Warszawą i w Warszawie. Uciekłem z lokalizacji z Warszawy. Raz, jak nie ma kota, to myszy rajcują, prawda? Stare przysłowie, które mówi, w tym momencie nie byłem w stanie dopilnować, co się tam dzieje, co jest zrobione w miejscu jednym drma. Też miałem problem z pracą i dlaczego ma jechać w tym momencie pod Warszawę te 8 czy 7 kilometrów w drugą stronę, bo on ma pracę tutaj. I jak wpadałem od czasu do czasu, tylko usłyszałem, że ona wyszła na chwileczkę i zaraz wraca oczywiście telefon z drugiej strony, powiedz, wracę szybko, bo dyrektor przyjechał. Więc proszę Państwa, tego proszę Panu nie zagwarantuję. Natomiast trzeba budować i to, co starałem się Państwu powiedzieć, rozwinąć POZ. Ja nie wiem, w tym momencie nie jestem w stanie, ile Państwo jesteście w stanie zdobyć, mówiąc o tym, że zaopiekujecie się tym pacjentami. Przynajmniej 2,5 tysiąca, 3 tysiące. Ile odbierzecie w tym momencie POZ-om, które dzisiaj istnieją? Ale patrzcie na to. Ale Państwo jako radni w tym momencie też powinniście wspierać ten proces. Tu też można zdobyć jeszcze pacjentów w tym momencie. To wszystko zależy. Wynik finansowy, jeszcze raz powtarzam, zależy, to nie jest w tym momencie ustawiona produkcja, tylko od tego, kto tu przyjdzie, ale on musi chcieć tu przyjść. I to jest podstawowa rzecz. Chcieć, że go tu przyjmą, chcieć to, co pani tu powiedziała, że nie będzie czekał na badania w tym momencie i w tym momencie chcieć musi przyjść. I on dopiero jak przyjdzie, to się przełoży. I tak jak powiedziałam, szpital odbudujecie Państwo w ciągu 6 lat do wyniku tego dojścia. Bo taki jest wzór finansowy. Jeżeli pan jest ekonomicznie w tym momencie podejście, proszę sobie wziąć bardzo ładny z epsilonami, wzory policzyć, ile lat trzeba będzie step by step. Ja mogę powiedzieć panu tyle. Jedno i państwo. W swoim szpitalu usiedliśmy w miesiącu w czerwcu, jak był projekt. Długo dyskutowaliśmy. I wszystkie ręce były na pokład miesiącu październiku. Ponieważ były tylko 3 miesiące. I powiedziałem, pracujemy do 20 grudnia, ile możecie. Ile macie tylko sił. Wybieramy pacjentów zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z zasadami z kolejki. Nie analizowałem tu kolejek, na jaki to jest oddział, gdzie ile kolejek, bo proszę Państwa, to jest praca już zarządów szpitali, a nie moja w tym momencie. I proszę Państwa, w pierwszym roku, tak jak Państwo tu straciliście po 13, po 8%, wie Pan ile, wiecie Państwo, i do Pana mówię też jeszcze raz, 16% ja miałem więcej. 16%. Przepraszam, to ja zarobiłem. W cudzysłowie, na takich szpitalach jak tu u Państwa. W drugim okresie miałem prawie 7% więcej, ponieważ też powiedziałem, bierzemy się do pracy, bierzemy to wszystko. Postawiłem na jedną kartę, ale to naprawdę było w tym momencie pierwsze sprawdzenie tych ludzi. Oczywiście, powiedziałem wprost, jest nagroda za to, jak zrobimy w tym momencie, bo wszyscy na tym zarobili. Ale miał Pan dług? Miałem i ten dług, ja powiedziałem, wchodziłem do szpitala, bo ten dług był nie aż tak wielki. Tylko powiedziałem, nie podejmuję się żadnej pracy. Ja prowadziłem wiele szpitali. Pierwszą rzecz, jaką zadaję w tym momencie organu tworzącemu, który oczekuje cudu, jeszcze raz powiedział, pum i już jest cud w tym momencie. To powiedziała jedna rzecz. Nie ja zrobiłem ten dług, ja odpowiadam za to, co będzie się działo i ja w pierwszym roku czasu zbilansowałem szpital. Tylko nie wychodziłem ze szpitala. Nie poświęciłem się żadnej innej pracy. Ja siedziałem w szpitalu non-stop analizując, przepraszam, każdą rzecz od pracownika gospodarczego skończy, na lekarzu, na pielęgniarce, każdą rzecz w głupim Excelu. W głupim Excelu, nie mając programu, w głupim Excelu, bo można to, przepraszam, zrobić wszystko. Tylko ja mówię, albo Państwo raz usiądziecie, albo będziecie się w tym momencie wzajemnie tłuc i obarczać winą i żądać od 2030, może jeszcze z czasu przehistorii, prohistorycznych. Proszę zwrócić sobie uwagę w tym momencie. Dobrze, ja panu to podam, ale proszę pana, ma pan dojście, proszę wejść sobie na mapy potrzeb zdrowotnych.
Proszę pana, w internecie, jeżeli umie pan wejść, mapy potrzeb zdrowotnych, proszę zobaczyć, ile było pacjentów. To jest dostępna informacja publiczna. Można to wszystko zobaczyć, przeanalizować. Proszę państwa, pacjenci was uratują. Pacjenci, którzy będą chcieli do was przyjść. Nic więcej, bo możecie mieć piękne mury, przepiękne glazury i inne rzeczy, ale jak nie będziecie mieć pacjentów, to i tak będzie. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy pytania do pana doktora. Podziękujemy panu ślicznie, panie doktorze. Przepraszam, emocje, ale ja naprawdę jeszcze raz powtarzam. Proszę państwa, pacjent was uratuje. A nie, przepraszam, literki i zdobędziecie. Ja naprawdę mam na bieżąco zbilansowane od 4 lat. Wszyscy mówią, że pediatry się nie dało zbilansować. Mam chirurgię, co nie jestem w stanie zapanować, ile mi dzisiaj zwali się, bo Sky Park otworzył. Akurat społeczność otworzyła Sky Park. W związku z tym świeży Sky Park, świeże koronki, ja mam codziennie klientów. Tylko to jest klient mój. Proszę pana, to jest mój klient. Ja jeszcze raz podchodzę, to nie jest pacjent. To jest mój klient, z którego będę żył. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Liczymy, panie Andrzeju, jeszcze na dużą, dużą pomoc pana strony. Też będziemy z panem. I myślę, że bardzo szybko się spotkamy. Panie przewodniczący, jedna rzecz proszę. Na koniec, to co powiedziałem do państwa. Jedną rzecz, zbierajcie dane oficjalne, proście oficjalne dane podpisane przez szefów jednostek. I te dane muszą do was spływać i rozmawiajcie na ten temat. To nie mogą być tajemnice. Ja za każdym razem przychodziłem na zarząd, którego podlegamy szpitalem, jako też szpital zarządowi pewnemu i pokazywałem te zmiany, pokazywałem w którym kierunku chcę zrobić, czy mi się to uda. Miałem inny projekt, proszę wierzyć, miałem zupełnie inny projekt na niektóre rzeczy, ale w trakcie wyszła zupełnie, że laboratorium chciałem oddać w ręce zewnętrzne. Ale proszę państwa, kiedy usiadłem z lekarzami i poprosili wszystkich specjalności, spytałem się, jakie wyniki w jakim czasie tobie należą się jak najszybciej. Ile to potrzebujesz czasu, żeby mieć diagnozę? I wybraliśmy, przepraszam, 78 parametrów medycznych, możliwe do zrobienia dwoma typami analizatorów i podjąłem decyzję, mimo tego, że w planach, które przekazywałem marszałkowi, że zlikwiduję, w związku z tym będę miał takie i takie mniej więcej, odstąpiłem od tego. Tu nie ma tablic mojżeszowych. To trzeba na bieżąco korygować i na bieżąco rozmawiać z ludźmi. I rozmawiać też ze społeczeństwem. Co jest przyczyną? Znaczy, tak jak pani zadała, dlaczego ja muszę czekać na badania? No pójdzie gdzie indziej. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz, panie.